Ojcowie Kościoła, mówiąc o tej Ewangelii, o Samarytance, mówią, że ona jest figurą Kościoła, który przyjdzie ze strony pogan. I oczywiście trzeba ten tekst widzieć duchowo-teologicznie, ale przede wszystkim to jest konkretna osoba i bardzo konkretne spotkanie. To nie jest figura, tylko to jest Samarytanka, która ma swoją historię, ma swoje imię, ma swoje uczucia, ma swoje pragnienia, ma swoje tęsknoty. Ta Ewangelia bardzo mi mówi o tym, czym jest początek chrześcijaństwa. Papież Benedykt XVI w encyklice Bóg jest miłością mówi, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma jakiejś idei, nie ma nawet jakiejś decyzji moralnej, tylko jest spotkanie z wydarzeniem, spotkanie z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę i nowe ukierunkowanie. I dokładnie tak możemy tą Ewangelię zobaczyć, że to jest bardzo konkretne, przejmujące spotkanie, bardzo przejmująca rozmowa, jedna z najpiękniejszych w Ewangelii, która nadaje ukierunkowanie Samarytance. Po pierwsze, Jezus przekracza pewne granice nieprzekraczalne dotąd. Żydzi omijali Samarię, idąc z Galilei do Jerozolimy, szli dłuższą drogą wzdłuż Jordanu, żeby tylko ominąć Samarię. Samarytanin to jest synonim kogoś przeklętego i zresztą faryzeusze, jak będą chcieli Jezusowi, mówiąc tak kolokwialnie, dowalić, a już nie będą mieli argumentów, to będą mówić: ty, Samarytanin. Żydzi nie lubili Samarytan, Samarytanie Żydów, uważali siebie nawzajem za heretyków. Jezus też przekracza tą granicę, że rozmawia z nieznajomą kobietą, co w tamtej kulturze było nie do przyjęcia, do dzisiaj często jest na Bliskim Wschodzie nie do przyjęcia. Rozmawia też otwarcie z osobą, o której wie, że trwa w grzechu. Ale można powiedzieć, że to wynika z wcielenia, że wcielenie jest taką bardzo wręcz skandalicznym przekroczeniem pewnych granic. Ale sobie tak pomyślałem, że to, co jest święte, nie odgradza się. Bo z jednej strony Bóg to jest ten odgrodzony, jest święty, sakrum. Nie możemy do Niego przyjść, jest pewna przepaść. Ale przez wcielenie Jezus przekracza tą granicę i wychodzi z sakrum, wkracza w profanum i zamieszkuje właśnie w tym, co nie jest święte. Ale tak sobie właśnie myślę, że właśnie to, co święte i kto jest święty, nie boi się spotkania z tym, co nie jest święte. Prawdziwi święci mieli ogromne miłosierdzie dla grzeszników, nigdy się od nich nie odgradzali. Ale z drugiej strony sobie też myślę, w tej Ewangelii jest coś takiego bardzo pięknego, że Jezus przekracza pewne granice, idzie na peryferia ludzkiego doświadczenia, czyli tam, gdzie jest grzech i odrzucenie, które może z niego wynikać. A z drugiej strony jest też coś takiego, że Jezus pilnuje pewnych granic w tej rozmowie. To znaczy, że mówiąc tak kolokwialnie, Pan Jezus nie wchodzi z butami w życie Samarytanki. Że stwarza pewną atmosferę przyjęcia, szacunku dla tej kobiety, że nie zaczyna od tego, co jest przez nią w pewien sposób chronione, to znaczy jej opowieść, jej historia, jej doświadczenie życia. Jezus trzyma pewnych granic. Dla mnie to jest ta Ewangelia i ta scena to jest wyobrażenie sakramentu spowiedzi. Dla mnie jako spowiednika zawsze taka scena, która mi przypomina, jak należy się zachować w spowiedzi. Że z jednej strony spowiedź sama z siebie jest przekroczeniem pewnej granicy i wyjścia ku temu, co w człowieku jest najbardziej wyobcowane, co jest najtrudniejsze w nim, co jest najbardziej bolesne, co jest w nim najbardziej zranione. A z drugiej strony pamiętanie o tym, że to jest ziemia święta, drugi człowiek. Znaczy, że nie można też przekraczać pewnych granic, odbierając komuś godność, łamiąc jego sumienie. To, co
ostatnio wiele mówimy o tym, że nadużywanie władzy i łamanie sumienia. Znaczy, spowiednik nie jest kimś, nie ma takiego prawa w czasie sakramentu spowiedzi. I nikt z nas, towarzyszący komuś w życiu, nie ma takiego prawa, żeby przekraczać pewną granicę, łamiąc czyjeś sumienie, łamiąc czyjąś intymność, dopóki ten ktoś sam się nie otworzy i nie odsłoni swojego serca. Trzeba wielkiej takiej delikatności. I przypomina mi się tutaj historia, myślę, że wielu z nas znana, historia związana z aktorką już nieżyjącą, Danutą Szaflarską. Danuta Szaflarska po wojnie pojawiła się, jakoś krótko po wojnie pojawiła się w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Przyszła do spowiedzi, no i wypowiada formułę, wypowiada swoje grzechy i spowiednik na niej mówi: ile razy? No mówi, no nie pamiętam. Ile razy? No nie wiem, no chciałabym jakby tutaj trochę bardziej o swoim życiu powiedzieć. Ile razy? No i Szaflarska na 40 lat wyszła z sakramentu spowiedzi. Już po 40 lat potrzebowała, żeby potem wrócić, bo ktoś przekroczył właśnie w sposób chamski jej granice, że nie uszanował jej granic, a z drugiej strony nie wierzył tak naprawdę, że łaska może przekraczać pewne granice grzechu. I Szaflarska wraca do kościoła przez przyjaźń, przez spotkanie księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Poznali się w latach 80. w związku z Solidarnością, z całą tą atmosferą opozycyjną. Szaflarska przychodziła na mszę za ojczyznę do świętego Stanisława Kostki w Warszawie, chociaż raczej uważała siebie wówczas za taką osobą mocno zdystansowaną do wiary, a do kościoła to już w ogóle. I raz wypatrzył ją Popiełuszko na mszy i mówi: czy mogłaby pani przeczytać czytanie? No ale ja raczej jestem tak daleko od kościoła, ale to nie szkodzi, umie pani czytać. No i tak się zaczęła taka historia, która potem zaowocowała też przyjaźnią i tym, że Danuta Szaflarska coraz bardziej się otwierała i w którymś momencie poprosiła o spowiedź, tylko mówi: Jerzy, wiesz co, ale ja mam strasznie dużo spowiedzi, ta spowiedź będzie trudna. A Popiełuszko jej odpowiedział: hurtowo łatwiej się wyspowiadać. To otworzyło jej serce i ta historia z Szaflarską, Popiełuszką, to taka współczesna historia, która dokładnie pokazuje tą Ewangelię, że jest pewna nadzieja związana z człowiekiem, że Bóg przekracza pewne granice, że nie gorszy się, że to, co święte, nie gorszy się tym, co słabe, a z drugiej strony też szanuje pewne granice. Ta Ewangelia, którą usłyszeliśmy, to jest historia, w której spotykają się pragnienia. Że spotyka się dwóch pragnących. Jezus przychodzi spragniony w połowie dnia. On już tam jest. Ileś tam czasu spędza przy tej studni. Przychodzi także Samarytanka. I myślę, że ta studnia jest obrazem właśnie tej tęsknoty. Rok temu byłem na pielgrzymce w Sychar przy tej studni. Jak zobaczyłem, jak ona jest głęboka, jak długo trzeba czekać, aż kamień, który się wrzuci, wywoła pewny dźwięk, to sobie pomyślałem, że to nie studnia, że to nie to wgłębienie jest tą studnią, ale Samarytanka. Że każdy człowiek to jest taka niezgłębiona studnia, do której Bóg z miłością zagląda, którą Bóg w nas widzi. I to, co mnie fascynuje w tej Ewangelii, że Jezus właśnie nie zaczyna od grzechu, ale zaczyna od pragnień. Zaczyna rozmowę od tego, co w człowieku jest najbardziej takie delikatne, ale też co jest w człowieku najbardziej takie podstawowe. Że to jest taka piękna rozmowa, rozmowa o pragnieniach, o sercu, które jest stęsknione miłości, bezpieczeństwa, zauważenia, zrozumienia, empatii, uważności.
Myślę, że ten czas, w którym jesteśmy, to jest taki czas, który właśnie domaga się w nas takiej uważności. Papież Franciszek, kiedy mówi o wychodzeniu na peryferiach, to mówi, że lepiej nieraz trochę jakby zatrzymać trochę jakby to tempo tego wychodzenia na peryferia, po to, żeby siebie usłyszeć, żeby się przy sobie zatrzymać, że ewangelizacja to nie jest szeroka autostrada, tylko to jest taka wąska ścieżka, na której warto się zatrzymać i przy kimś być, porozmawiać. I tak właśnie czyni Jezus, który ma czas, żeby zajrzeć do studni, którą jest serce człowieka. To jest spotkanie dwóch pragnień. Kiedy po grzechu Bóg szuka Adama, mówi, gdzie jesteś? I w tych słowach jest tak naprawdę wołanie, Adamie, jestem spragniony Ciebie. Bo to nie tylko serce człowieka jest niespokojne, jak powie święty Augustyn, ale też Bóg jest niespokojny. Bóg jest bardzo niespokojny. Jego serce jest pełne takiego niepokoju, niepokoju o nas. Ale ten niepokój wynika z dynamiki miłości, że Bóg jest bardzo spragniony nas. Nie tylko my jesteśmy spragnieni Boga, ale Bóg jest spragniony nas. I to pragnienie często objawia się w pewnym napięciu. Pewnym napięciu, no bo kiedy człowiek jest tak fizycznie spragniony wody, no to jest pewne napięcie, jest pewien w nas fizyczny, emocjonalny niepokój. I w ogóle z naszymi pragnieniami często związany jest pewien niepokój, pewien dramatyzm. Słyszeliśmy pierwsze czytanie o Izraelitach, którzy idą do ziemi obiecanej i są spragnieni. I w tym pragnieniu szemrzą przeciwko Panu Bogu. Nie zawsze nasze pragnienia, w których jest taki ludzki niepokój, otwierają nas od razu na Pana Boga, tylko też może być pewien bunt wobec Pana Boga. Bo człowiek odkrywa, że jak to jest, że stworzyłeś nas, Panie Boże, niespokojnymi. Są w nas takie wielkie tęsknoty, takie pragnienia, a życie z nas drwi. A życie mówi, nie, tych pragnień nie jesteś w stanie zaspokoić. I myślę, że to szemranie Izraela to jest trochę obraz nas samych, którzy często stajemy przed Panem Bogiem i te pragnienia z jednej strony mówią o tęsknocie, a z drugiej strony też wyrażają naszą jakąś niezgodę, nasz gniew. Matka Teresa z Kalkuty pisała w swoich pamiętnikach wprost: Ty o mnie nie pamiętasz, Ty o mnie zapomniałeś, w ogóle nie zważasz na swoje dziecko. Że jakby nieraz te tęsknoty w nas, to jest, wydaje się, pewne przekleństwo. Dlaczego tak wielkie są w nas pragnienia tęsknoty? Jezus, który przychodzi do Samarytanki jako pragnący, też doświadcza tego pragnienia pełnego dramatyzmu. Ta scena jest przedłużona aż do Paschy, kiedy Jezus na krzyżu zawoła pragnę. I to wołanie Jezusa pragnę, to nie jest tak pięknie, łagodnie uduchowione doświadczenie, takie właśnie spokojne, że przychodzę na modlitwę i tak pragnę Ciebie, Panie Boże. Tylko to jest pragnienie, w którym jest jakaś walka, jest jakieś zmaganie. Zmaganie ze samym sobą, zmaganie z Bogiem. Boże, czemuś mnie opuścił? Ja pragnę, a Ciebie tutaj nie ma. Ja wołam, jestem niespokojny, a po drugiej stronie jest milczenie. Jest głucha jakaś przestrzeń. Jezus wchodzi w to pragnienie, które jest też nas pewną walką, pewnym dramatyzmem. Że wchodzi w to nasze zmaganie wywołane napięciem między pragnieniami, tak jak u Samarytanki, która po prostu nic złego w tym nie jest, że ona chce być kochana, chce być przyjęta, chce doświadczać bezpieczeństwa. Ale jednocześnie jakby nie wytrzymuje tego napięcia, tak jak często my w tych naszych pragnieniach, tęsknotach i szukamy jakiegoś takiego zaspokojenia od zaraz na naszych warunkach, nie wiedząc albo odsuwając tą myśl, że to i tak nas jakoś porani
i te tęsknoty w nas jeszcze bardziej boleśnie będą się odzywać. Ten dialog pragnień ostatecznie kończy się bardzo szczęśliwie. Bo jest taki niepokój, który jest pełen dramatyzmu, ale ta scena kończy się niepokojem, który jest bardzo pozytywny. Kiedy widzę Samarytanką, która biegnie do swoich pobratyńców, do innych Samarytan, którzy mieszkają w Sychar, to ona biegnie z niespokojnym sercem. Ja sobie tak myślę, że to już jest zapowiedź czasu paschalnego, to jest zapowiedź Wielkanocy, gdzie wszyscy biegają i w tym biegu po zmartwychwstaniu Jezusa od grobu do uczniów, jak kobiety biegną, może wśród nich też była Samarytanka, jest pewien niepokój, ale też jest pewna radość, jest pewna ufność. Samarytanka ma rozszerzone serce. Jezus rozszerzył jej serce, i to mi się jakoś bardzo mocno kojarzy z czytaniami w Środę Popielcową. Rozdzierajcie nie wasze szaty, ale serce. Jezus dokładnie rozszerza serce Samarytanki. I ona z tym rozszerzonym sercem, z tym niespokojnym sercem, ale też otwartym i pełnym jakiegoś pokoju, biegnie do innych, żeby powiedzieć o swoim pragnieniu, żeby powiedzieć o swojej tęsknocie. Wcześniej ona ze swoimi tęsknotami się coraz bardziej chowa. Jest naznaczona, może dlatego przychodziła w południe do studni w Sychar, raczej w południe, kiedy jest największy skwar, nie przychodzi się po wodę, raczej przychodzi się przed zejściem słońca lub po zachodzie. Ojcowie Kościoła mówią tu o pewnym spóźnieniu w miłości, że nasza miłość nie nadąża za pragnieniami, które Bóg nas składa, ale ja myślę też, że bała się oczu, spojrzeń i języków ludzi, którzy dokładnie wiedzieli, jaka jest jej historia, w jakim momencie życia jest. A teraz widzimy kobietę odważną, która z radością idzie opowiedzieć o swoim pragnieniu. To pragnienie już nie jest powodem, żeby się chować, zamknąć, ale to pragnienie jest pełne odwagi, pełne ufności. I ona idzie opowiedzieć o swojej tęsknocie. Jak święty Piotr potem napisze, abyście byli gotowi do uzasadnienia nadziei, która w was jest. Samarytanka jest w stanie uzasadnić nadzieję, która w niej jest, bo jej spotkanie z Jezusem było bardzo, bardzo konkretne. Konkretnie dotknęło jej życia, ukierunkowało jej życie.